Dajcie na podsumowaniu mojego eksperymentu z Acromyrmex octospinosus, kolonia bez przyszłości. Mija już w tym momencie 2-3 miesiące, od kiedy ja wam pokazywałem początek eksperymentu. Mrówki w tym formikarium typu T pomieszkały sobie ten oto czas. I pokażę wam, jak wygląda ta kolonia obecnie. Mam nadzieję, że ta zmiana, jak ta kolonia właśnie się rozwinęła, będzie dla was może zaskakująca, albo też nie. Dużo takich mam ciekawostek przyszykowanych o tych mrówkach, więc zapraszam. To z woli ścisłości pokażę wam kolonię. Ona wygląda tak. Oczywiście to jest od dali. I ta kolonia ma dość sporego grzyba. Ma jedną księżniczkę do dzisiejszego. Czyli ta księżniczka pozbyła się innych księżniczek. Po prostu robotnicy je poeksterminowały. I to tak wygląda, że ta księżniczka całe tutaj to gniazdo opanowała. Mrówki cały czas mają takie wąskie przejście, plus zbudowały sobie zaporę. Normalnie wyobraźcie sobie, że mrówki sobie uznały, że zbudujemy sobie zaporę, bo trochę wilgotności chyba już zaczęło brakować, bo mimo, że to formikarium typu T ma bardzo duży stosunek zbierania ogólnie wilgotności, no to mrówki uznały, że sobie zbudują taką zaporę i będą mogły więcej trzymać tego. Jednocześnie mrówki wzięły sobie suche kawałki torfu i innych jakichś odpadów i dały na wieczko, dzięki temu też zmniejszając ubytek wilgotności. No i tak oto mrówki stworzyły idealne warunki w tym formikarium dla swojego grzyba. Grzyb bardzo ładnie się rozwija i jestem wręcz zadowolony z tego faktu, jak grzyb tutaj nam ogólnie w tym formikarium rośnie. I żeby było ciekawiej, ja odławiałem trochę tego grzyba dla klienta, więc tego grzyba byłoby tu ogólnie jeszcze więcej, gdyby nie fakt, że musiałem odłowić dla klienta, bo miał problem u siebie z swoimi Acromyrmex octospinosus, bo dokładniej zamordował całego grzyba. Będę robić dla wspierających tam w innym progu, bo to będzie próg taki szkoleniowy. Cały poradnik o hodowli tych oto mrówek, gdzie będziecie mieli tak naprawdę kursy online hodować mrówki, więc ewentualnie zapraszam tam w przyszłości, jak to powstanie. Oglądacie ten materiał, to jeszcze go nie ma, ale jest w konceptualnym momencie tworzenia, że już sobie szykuję wszystko, co chciałbym wam przekazać i będziecie mogli tam pozyskać wiedzę za, nie wiem, 30-40 zł w wspieraniu, więc dla mnie to może będzie maksymalnie 25 zł za moją pracę, przygotowanie i tak dalej, takich oto treści. Więc to jest taka autoreklama! A poza tym, no co, zapraszam was na Ants Invasion. W tym sklepie możecie znaleźć też różne fajne mróweczki i z kodem mrówki będziecie mieli tam 5% upustu, co jest fajną sprawą. I to jest na izopody i akcesoria chyba też, jeżeli dobrze pamiętam. Więc z kodem mrówki możecie znaleźć coś tam taniej sobie. Więc ogólnie odsyłam, fajne tam są mróweczki. Mam nadzieję, że kiedyś pojawią się grzybiarki. Ogólnie taki jest koncept, że kiedyś mają się tam pojawić. Na ten moment nie ma i czekam na to, ale może się kiedyś uda. A wracając do projektu, to mrówki miały tutaj jeden cel. Miały stworzyć w tym momencie samce, bo chciałem zrobić taką, wiecie, sztuczną rójkę. No i w tym momencie doczekałem się już pojawienia larw. Więc jestem na etapie, że za chwilę się może to ziścić. I się trochę śmiałem już, gadając ogólnie z ludźmi na czacie, że hej, a co jakby się okazało, że są robotnice? I to byłoby, haha, śmieszne, bo bym miał zaplemnioną królową, którą nawet nie widziałbym momentu zaplemnienia. Oczywiście mówię to humorystycznie i zasadniczo nie wiem, czy taka królowa mogłaby się kaziroczo zaplemnić, ale jest to dla mnie dość interesujący sam koncept i będę to na pewno badać. Zobaczymy, co wyjdzie z tych oto larw. Możecie zobaczyć te larwy z nagrań, które wam uszykowałem w tym momencie z tej kolonii i jest to dla mnie naprawdę ekscytujący moment, bo zbliżam się do końca tego projektu, gdzie będę mógł wam przedstawić wyniki jego i jednocześnie powiedzieć wam, hej, udało mi się, czy też nie, bo księżniczki chyba teoretycznie powinny być jeszcze w starej kolonii, a jeżeli nawet nie ma, no to te samce trochę chyba pożyją, więc nie będzie problemu, żeby poczekać ewentualnie znowu na księżniczki, albo skołować od kogoś, bo trochę znajomych z tymi mrówkami się ostatnimi czasy pojawiło. Więc będzie możliwość zrobienia takiego eksperymentu i zobaczenia, czy może rójka się odbędzie, czy samce się zdecydują na przykład podejść do księżniczki i powiedzieć... siemaneczko maleńka. Czy my może dzisiaj zrobimy Barbara? Albo coś tego typu. I będzie to dla mnie ekscytujące. Sama ilość robotnic z tej kolonii, pomimo faktu, że feromonowo trochę kolonia się zmieniła i ona nie ma już tych samych feromonów, co moja kolonia
właściwa Akromermex, bo księżniczka sobie rozsiała swoje feromony i uznała, że elo, co mi zrobicie w tym momencie, to jest moje królestwo i wypad. To widzę, że mimo tego robotnicy dalej są przejmowane, bo populacja robotnic jest stosunkowo sporawa, pomimo faktu, że wiecie, one tam nie przybywa ich tak naprawdę, chyba że o czymś nie wiem, ale że ich nie przybywa w sposób naturalny, więc te robotnice, które mi uciekną, mimo wszystko są przyjmowane do tej kolonii. Pewnie z jakimiś drobnymi problemami, pewnie są jakieś takie zgrzyty i takie ja cię, Stefan, nie pamiętam, żebyś tutaj był u nas, ale finalnie go przyjmują i zostaje ich nowym członkiem rodziny, bo jak wiecie, podniosę wam wieczko, poruszę tym formikarium, to jest ogień. Naprawdę, tam jest około chyba 500-600 robotnic, a po pokoju chodzi tak może z 30-40, w głównej mierze zbieracze, które wiecie, szukają liści i transportują je do samego gniazda. Jest to dość komiczne, bo wiecie, ja sobie na przykład idę i patrzę do torby, gdzie mam normalnie liście, a mrówki sobie z niej wychodzą z liściami, więc mnie okradają trochę. Więc klasyczny mem, że mrówki, grzybiarki mnie okradają, co ja mogę z tym faktem zrobić. Jeszcze z ciekawych rzeczy, które zaobserwowałem w samej kolonii, to mrówki rozkopały ziemię tam z tego formikarium typu T na dole i przeniosły ją do góry. A ja wlewałem właśnie do tej ziemi na dole tą wodę całą, którą tam miałem uszykowaną dla nich. I żeby było śmieszniej, przez to, że one tam wykopały to i ja tam wlewałem wodę, doszło do dziwnej sytuacji, że powstało tam małe bajorko w pewnym momencie. Na szczęście ta ziemia trochę jeszcze mogła to wchłonąć, bo tam jak zobaczycie, to jest takie miejsce, gdzie wiecie, woda mogłaby spokojnie zrobić sobie jeziorko. I jest miejsce, w którym mróweczki mają możliwość jeszcze, wiecie, wchłonięcia tej wody przez ziemię i potem sobie ewentualnie przeniesienia tego do góry. No i tak trochę mi się wydaje, że to powstało i one teraz robią tą kopułę właśnie dlatego, że ta woda tam mi spłynęła i zrobiła wielki bajoro. Ogólnie koncept jest dość ciekawy, no i zbliżamy się do niego tak naprawdę końca. Jeżeli powstanie księżniczka zaplemniona, to was o tym na pewno poinformuję i zrobi się Harbinger. Chociaż zakładając szczerze, no to wątpię, żeby odbyła się jakaś kazirodcza rójka czy coś tego typu tych mrówek. Ewentualnie byłaby na to szansa, jakbym puścił księżniczki i samce na pokój. Tylko musielibyśmy jeszcze zachęcić w jakiś sposób, wiecie, do lotu, ewentualnie do jakiegoś zbiornika, gdzie mrówki mogłyby sobie, wiecie, symulować trochę lot. Miałem w ogóle taki koncept w głowie, możecie mi napisać swoje w ogóle porady. I jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu z moim ludologicznym opowiadaniem o mrówkach, niech napisze Akromyrmex, będę wdzięczny wtedy, będę wiedzieć, że dotrwałeś do tego oto momentu w filmie. I mam taki koncept, że zrobić taki, wiecie, zbiorniczek bardziej pionowy i dać tam siateczki, takie, wiecie, że mrówki mogły się chwycić te siateczki, jak polecą, to będą miały, wiecie, możliwość się tak obrócić, coś tam pokombinować i dzięki temu możliwe, że samce będą mogły dojść do odwłoku księżniczki i zrobią sobie tym cirimcim. Ogólnie, no, takie są u mnie koncepty w głowie. Jest jeszcze koncept inseminacji sztucznej, czyli wiecie, jak macie pszczoły i one są zaplamniane w sposób sztuczny przez pszczelarzy, to analogicznie takie coś można też teoretycznie zrobić u mrówek. Tylko że kwestia jest wielkości mrówek, a Akromyrmex teoretycznie by się nadawały, tylko że to jest właśnie temat taki, że do końca nie wiemy, czy to może się udać, czy też nie. Za mało jest jeszcze eksperymentów z tym tematem, a jeżeli ktoś pewnie to robi, to i tak wam nie powie tego, więc no nie podzieli się tą wiedzą, no bo hej, to są już dziesiątki pieniędzy, możecie na przykład wtedy wziąć sobie taką mrówkę jak Dinomyrmex Gigas, odłowić sobie kolonię, przywieźć do Europy, poczekać na pierwsze na przykład księżniczki i samce, no i bierzesz takiego samca, rozwalasz go, wyciągasz z niego to, co księżniczka by chciała u siebie mieć w tyłeczku, no i robisz tym cirimcim, tylko w sposób sztuczny i dzięki temu masz ekstra 2000. No to jest dość ciekawy w ogóle koncept, to jest koncept na pewno do zagłębienia się. Jeżeli ktoś w ogóle ma na przykład jakąś wiedzę na ten temat, wrzućcie proszę w komentarzu, będziemy wdzięczni jako hodowcy mrówek. Szczególnie jeżeli jest tu jakiś pszczelarz, bo wiecie, mrówki są mimo wszystko w miarę blisko pszczół, przez to, że są osami, więc ta fizjologia nie jest jakaś taka super różniąca się i wydaje mi się, że jak kiedyś kminiłem to właśnie ze znajomym, dałoby się to zrobić, tylko kwestia właśnie wielkości samej oto mrówki, którą byśmy inseminowali, więc możecie się tutaj podzielić takimi kwestiami, czy dałoby się, czy też nie, albo napiszcie mi swoją teorię, czy tak się da, czy tak się nie da i czy to jest etyczne, czy też nie, bo poniekąd to jest zaburzanie przyrody, a z drugiej strony trzeba byłoby mieć dwie kolonie i jedna kolonia musiałaby mieć samców, a druga samice wyprodukowane stale
i żebyście mogli sobie wyprodukować wtedy te kolonie w miarę potrzeby, bo wiecie, one też tam sezonowo się potrafią roić, więc to jest też ten problem, ale no dałoby się to wtedy na przykład zrobić, że wiele gatunków masowej by było, albo w ogóle by nie musiało być sprowadzanych, co by bardzo zniszczyło rynek i bardzo by zrobiło jakieś takie ciekawe machloje. Może mrówki byłyby w cenach ptaszników, czyli zaczynalibyśmy od małej kolonii od 9 zł, a nie od na przykład 300 przy niektórych gatunkach. No te akromyrmex, no to wiecie, zaczynają się od 400 zł z wyż i to mówimy o koloniach tak naprawdę zerujkowymi, królowymi. No to jest dość ciekawy koncept i dość mógłbym tutaj jeszcze wam walić kocopoły, opowiadać tutaj różne jakieś moje rozkminy, ale wydaje mi się, że nie ma to sensu. Podzielcie się, co o tym sądzicie, czy byście inseminowali sobie mróweczki. Jak myślicie, czy będą samce, czy może będą robotnice? Możemy na razie strzelać, bo wiecie, są larwy, nie widać, coś z nich będzie, więc i one jeszcze nie są jakieś super duże, więc może być to wszystko? Ja szczerze, że no, nadal te samce, ale jakby się okazało, że ona jest zaplemniona, tylko skrzydeł nie rzuciła i że nie wiem, na przykład jej nie wykastrowały i one tam jakoś tym cierimcim zrobiły krzywie, to byłbym wielce zdziwiony, ale to jest raczej niemożliwe. Więc co, to jest ode mnie na tyle, drodzy widzowie. Pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę oraz mojego komentarza, będzie mi bardzo miło. Na razie, cześć!